Kolejny odcineczek nasz odnośnie Naga Prawda o autodetailingu. Jak wygląda proces? Jesteśmy dalej z Kubą w strefie błysku. Kuba, w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedz, jak wygląda ten proces. W międzyczasie pamiętajcie, że będą właśnie te przebitki, o których wcześniej wspominałem. Jak wygląda proces profesjonalnego autodetailingu? Nie w garażu u Mietka, tylko w takim profesjonalnym studio. Znaczy, nie, znam takich Mietków, którzy też, Dobrze robią. Też dobrze robią. Tak jak mówiliśmy tam w pierwszym odcinku, że bazuje na relacjach i to też, tak? Okay. Oczywiście nasze studio już jest no, po tylu latach, wiadomo, rozrośnięte, ale przejdźmy do meritum sprawy, czyli do, jak wygląda do zabezpieczenia. Trafia do nas nowy samochód z salonu. Mhm. To, co my robimy na początku, to wieloetapowe mycie pojazdu. Okay. Jest ono potrzebne po to, żebyśmy usunęli wszystkie możliwe kleje, tak? Bo samochody są zabezpieczone różnymi foliami i tak dalej, więc usuwamy klej. Robimy deionizację lakieru, czyli usuwamy wszystkie naloty metaliczne. Okay. Bo samochody są transportowane koleją, czy gdzieś stoją na różnych placach i też, że tak powiem, są. Inaczej, robimy totalne, dogłębne oczyszczenie lakieru, tak jak u kosmetyczki, taki wiesz, okay, peeling, tak? Staramy się ten lakier maksymalnie wyjałowić. Jeżeli są jakieś jeszcze drobne defekty lakieru, usuwamy je też również, tak? Czyli doprowadzamy ten lakier, też i koła, wiadomo, lampy, wszystko do jakby... Czyli pierwszy etap, przygotowanie powłoki do dalszej pracy. Znaczy przygotowanie jakby wszystkich powierzchni do pracy, tak? Czyli wewnętrzne też odkurzymy, jeżeli trzeba, to przepierzemy jakiś dywanik i tak dalej, tak? Czyli maksymalnie doczyszczamy i usuwamy wszystkie możliwe defekty, jakie są na samochodzie. Okay. Później odtłuszczamy, tak? Czyli jeszcze takie jest przygotowanie, tak? Pod samą powłokę i nakładamy powłoki. Na lakier. Chyba mówisz o czymś takim, tak? Tak, takim czymś. Czyli niby takie malutkie, nie? Taka buteleczka, droższa od perfum, uwierz mi, niektórych, naprawdę taka butelka. Produkt, akurat korzystamy z niemieckiej technologii Nanolexa, która nam gwarantuje no, wszystkie standardy europejskie i certyfikaty. Okay. Jest czyli to jest ta tak zwana ceramika, która jest kładziona na powłokę. Po tych wszystkich procesach przygotowawczych, jakby creme de la creme, to jest już samo zabezpieczenie powłoką ceramiczną. Używamy tutaj produktu tylko dostępnego dla profesjonalnych studiów, czyli SI3DHD. Okay. I tą powłokę nakładamy na elementy lakierowane wszystkie, tak? I chromowane, czyli lakier, felgi, końcówki wydechów na przykład, tak? Jakieś listwy chromowane i tak dalej. Mamy osobną powłokę do lamp, tak? Do polipropylenu. I jeszcze mamy osobną powłokę na szyby, która też jest oczywiście nanotechnologiczna. Czyli mówimy o tej hydrofobizacji szyb, czyli niewidzialna wycieraczka. Niewidzialna wycieraczka, a wnętrze podlega impregnacji. Okej, okay. Czy to jest koniec procesu? To jest koniec procesu. Okej, okay. Ile trwa taki proces profesjonalny, na ile powinniśmy pozostawić ten samochód, i żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie wjechało i nie wjechało za chwilę? Ponieważ jest to kilkadziesiąt czynności tak naprawdę. Okay. Wykonuje to jeden technik około od 8 do 12 godzin. Takie pełne przygotowanie tego samochodu i zabezpieczenie. Plus musimy mieć przynajmniej 12 godzin na utwardzenie tych wszystkich powłok. Związanie się z materiałem i tak dalej. Więc proces, można by powiedzieć, zamyka się przy optymalnym wstawieniu samochodu w 24 godziny, ale załóżmy, że to do 48 godzin trwa taki proces, tak? Czyli około 2 doby z takim gapem, wiesz, na jakieś późniejsze wstawienie samochodu i tak dalej. Rozumiem. No dobra, słuchaj, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że już trochę bardziej rozumiecie, jak wygląda profesjonalny proces autodetailingu. Nie jest to zwykłe tylko i wyłącznie mycie, więc wygląda to bardziej poważnie. Teraz przejdziemy do kolejnego odcinka, o którym za chwilę opowiemy, dlaczego to kosztuje tyle, ile kosztuje, tak? No bo wszystko ma swoją jakąś wartość, pamiętajmy, że jesteśmy w studiu profesjonalnym, ma to swoją jakąś wartość materialną w złotówkach, w kwotach netto i za chwilę się o tym dowiecie. Na razie. Cześć.